Dzień Boże, coś wam powiem. Padlina i sępy, a może ciało i orły? Niestety nie mamy jednoznacznie brzmiących tłumaczeń tego przysłowia, którym posłużył się Jezus, jednak w greckim języku właśnie są wspomniane orły. Może i to niefortunna różnica, ale ona także ma swoje przesłanie. Spójrzmy wpierw na symbolikę orła. W Księdze Wyjścia Bóg w swym zatroskaniu o naród wybrany jest podobny do orła niosącego swe pisklęta do ich prawdziwego celu. Orzeł to symbol siły i wytrwania, pisze Izajasz. W Księdze Powtórzonego Prawa zobaczymy go jako ptaka drapieżnego, symbolizującego sąd Boży. Po dzień dzisiejszy umieszczony na ścielnicach wyraża nadzieję zmartwychwstania. Jako symbol boskiej mądrości stał się atrybutem Jana Ewangelisty. Majestat Słowa Bożego jest przedstawiony na wielu kazalnicach średniowiecznych za pomocą rozpostartych skrzydeł orła. Widzimy potęgę orła, a jednocześnie kierunek, w którym należy podążać. Ciało złożone na ołtarzu gromadzi orły, czyli tych, którzy muszą się odznaczać wytrwałością i siłą, by nie dać się złamać przeciwnościom. W dominującym dziś kontekście materialistycznej kultury wielu zachowuje się jak współcześni Noego. Jedzą i piją, żenią się i za mąż wychodzą, lub jak współcześni Lota, którzy kupują i sprzedają, sadzą i budują. Wszystko takie przyziemne i krótkowzroczne. Wszystko zredukowane do własnego, tymczasowego życia. Wokół niego wszystko się toczy. Dokładając do tego nieustanne wpatrywanie się w cyfrowe okienka wyświetlaczy, nie potrafią dostrzec tego, co wisi w powietrzu. Człowiek sam doprowadza się do zepsucia swego życia, czyli krótko mówiąc, do stanu padliny. A nad tym, co martwe, gromadzą się sępy. Czy więc mamy odejść od wszystkiego, co ziemskie? Od budowania, ślubów, kupowania i sadzenia? Nie. To wszystko jest potrzebne, żeby człowiek się rozwijał. Jezus w tych dosadnych przykładach prowadzi nas do wzruszenia sumienia, byśmy tego wszystkiego nie stawiali przed Bogiem. Łatwo dziś się sprzedać za jakieś dobro. Tak jak w filmie Bóg nie umarł, gdzie do zaliczenia przedmiotu należało napisać dwa słowa. Bóg umarł. Można się wtedy tłumaczyć, że wcale tak się nie myśli, że to tylko na potrzeby chwili. Nic z tego. Kto wybiera drogę na skróty, kto sprzedaje swoje wartości, nigdy nie poznał ich ceny. Kto nigdy nie zrozumiał ofiary złożonej na ołtarzu krzyża przez Chrystusa, ten nie będzie dla niej walczył o wiarę. Papież Benedykt nauczał, przekonanie, że ludzkość jest w stanie czynić sprawiedliwość bez Boga, jest aroganckie i wewnętrznie fałszywe. Nie jest przypadkiem, że z tej ambicji wynikły największe okrucieństwa. Niestety, nie uczymy się na błędach, bo historia nas nie interesuje. Idziemy za obietnicami, bo one karmią ludzką pazerność. I dlatego mamy taki podział, który stanie się faktem w dniu sądu. Dwóch będzie spać na jednym posłaniu, ale jeden zostanie wzięty, a drugi zostawiony. Żyć będzie ten, kto stracił swe życie, gardząc dobrami ziemskimi. Żyć będzie ten, kto pozwoli zakwitnąć w swoim wnętrzu Duchowi Bożemu i nie będzie gardził innymi. Bo mamy naturalną cechę do wzrostu, do entuzjazmu i owocowania, o ile nie damy stłamsić się chciwości. Niech Pan wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.